Z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrowskiego oraz turnieju Instruktor Roku 2015 Wojciech Szemetyło rozmawia na temat aktualnych zagadnień dotyczących środowiska szkoleniowego z przedstawicielami Instytutu Transportu Samochodowego. Jego rozmówcami są magister inżynier Maria Dąbrowska-Lorenc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego oraz magister Ida Leśnikowska-Matusiak z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego. Chciałbym panie zapytać, jak panie oceniają bieżącą współpracę Instytutu Transportu Samochodowego ze środowiskiem instruktorów nauki jazdy? W naszej ocenie mogłaby być bardziej intensywna. My mieliśmy w historii naszej współpracy, czyli federacji i instytutu, bardzo ścisłą współpracę. Myślę, że warto by było, żeby wróciła ta intensywność współpracy, dlatego że problemów jest bardzo dużo. Zarówno jeśli chodzi o teorię, czyli my jako instytut mamy bardzo dużo do przekazania środowisku szkoleniowców i myślę, że środowisko szkoleniowców też miałoby bardzo dużo do przekazania nam, po to, żebyśmy wspólnie mogli wypracować wreszcie jakiś system, jakąś powiedzmy skuteczny, efektywny sposób szkolenia kierowców. Ja tutaj, jeśli można, to chciałabym dopowiedzieć kilka faktów z historii, takich związanych z naszą współpracą. I to trzeba byłoby cofnąć się do lat 90., czyli początku federacji. Instytut Transportu Samochodowego przygotowywał projekt zatytułowany Nowy Model Szkolenia Kierowców w Polsce i ten model był przygotowywany w latach 97-99 i kiedy w 99 roku zaprezentowaliśmy wyniki naszej pracy, to właśnie federacja przyjęła ten projekt jako coś nowego, co można byłoby wdrożyć i federacja zaproponowała swoich członków, instruktorów z pewnym stażem, którzy usiedli razem z nami, razem z egzaminatorami, podzieleni na zespoły i zastanawialiśmy się, jak zmienić programy szkolenia, jak przygotowywać kadrę, żeby potrafiła to szkolić, jak realizować poszczególne elementy tego szkolenia, jak powinien wyglądać egzamin, żeby właściwie oceniał osiągnięcia kursantów. I to jest nasza wspólna praca i właśnie początek lat 2000 to jest wiele na efektów też pracy Instytutu wykonanych z Państwem. Tutaj właściwie można dać przykład kodeksu etyki, kodeks instruktora nauki jazdy, kodeks etyczny. Dokument, który powstał razem, który powstał właśnie w Instytucie Transportu Samochodowego w ramach prac zespołu. Wiele było tutaj dyskusji, ale wydaje mi się, że dokument, który warto do tej pory popularyzować. Było wiele tam zapisanych rzeczy istotnych również dla tych instruktorów, którzy do tego zawodu teraz przystępują. Razem opracowaliśmy standardy kwalifikacji zawodowych instruktorów i egzaminatorów, również standardy edukacyjne, również zasady oceny materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w trakcie szkolenia kierowców. Pan dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego powołał radę konsultacyjną. Staraliśmy się spotykać z przedstawicielami federacji, ale również innych środowisk zajmujących się szkoleniem i wspólnie zastanawiać się nad propozycjami ewentualnych zmian. Wspólnie też próbowaliśmy oceniać akty prawne. Była taka próba wspólnego głosu szkoleniowców w stosunku do ustawodawcy, w stosunku do ministra właściwego do spraw transportu w zakresie wszystkich zmian. No i w końcu nowa ustawa, ustawa o kierujących pojazdami, ustawa, której projekt powstał na podstawie właśnie naszego nowego modelu szkolenia. Potem w latach mniej więcej 2000
2005 trwały prace, później 5 lat prac Sejmu, no i wreszcie ustawa o kierujących pojazdami, która weszła w życie w 2011 roku. Zawsze byliśmy tutaj razem i pracowaliśmy nad tym, jak powinno wyglądać nowe dokumenty, nowe zasady szkolenia. Jest mi oczywiście bardzo miło słyszeć to, bo ja też pamiętam historię naszej współpracy, naszej, mówię w tym sensie, że środowisko szkoleniowe, chociażby skupione w Warszawie, jak również środowisko całe tu ogólnopolskie, pamięta to doskonale. Uważamy, że szczególnie obecnie, kiedy od paru lat oczywiście weszła nowa ustawa, ale niestety okazało się, że jest to dokument, do którego należało wprowadzić ponad 3 lata, ponad 100 poprawek, duże rezerwy i duże błędy tkwią w samym przygotowaniu ustawy. Oczywiście tu w imieniu naszych władz chcę zadeklarować, że w dalszym ciągu uważamy, że współpraca z Instytutem, szczególnie na tym poziomie naukowym, przy przygotowaniu projektów ustaw, przy wdrażaniu tych projektów jest wręcz nieoceniona. A jak Pani, ostatnio byliśmy na bardzo ciekawej konferencji zorganizowanej przez Instytut Transportu poświęconej szkoleniom niepełnosprawnych kierowców. Czy nie uważają Panie, że należałoby w tej chwili wzmocnić pracę w kierunku umożliwienia wykorzystywania doskonałego sprzętu? Producenci pokazali całą gamę doskonałych rozwiązań, tak żeby ci ludzie, którzy już są trochę przez los upośledzeni, mogli również wykorzystywać te pojazdy przy zdawaniu egzaminu państwowego. Chciałbym usłyszeć zdanie na ten temat. Oczywiście Automobility Center, które powstało w tej chwili przy Instytucie, jest wynikiem wielu, wielu lat pracy. Intencją dyrekcji było zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, problemy z poruszaniem się, również problemy w zakresie możliwości uzyskania prawa jazdy. Powstanie Automobility Center to jest pierwszy krok. Udało się to dzięki funduszom uzyskanym z projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Teraz przed nami rozwijanie tego. Mamy nowe pojazdy przystosowane dla osób o niesprawności ruchowej. To są takie typowe niesprawności i przystosowanie w sposób taki fachowy tych pojazdów do potrzeb tych osób. Te samochody są w Instytucie, mogą być w tej chwili wykorzystywane do szkolenia osób niepełnosprawnych. Tutaj mamy nadzieję, że uda się współpraca właśnie ze środowiskiem szkoleniowców przy przygotowaniu programów dostosowanych do potrzeb tych osób, które pozwolą na przygotowanie ich w taki sposób, żeby potem mogły one zdać egzamin, bo miejmy nadzieję, że również te samochody będą dopuszczone w WORD-ach i te osoby na takich samochodach będą mogły zdawać egzaminy. Oczywiście Automobility Center, trzeba pamiętać, to jest nie tylko kwestia osób upośledzonych ruchowo, to są również niepełnosprawni o innym upośledzeniu, na przykład osoby głuche. Tutaj również będą trwały prace, żeby przygotować odpowiednie programy, odpowiednie materiały, odpowiednie zasady szkoleń, które pozwolą łatwiej uzyskiwać prawo jazdy również osobom z takim upośledzeniem. Ja jeszcze dodam tutaj, że ogromna rola jest właśnie instruktorów. Tu instruktor musi być przygotowany szczególnie do prowadzenia zajęć z takimi osobami i to jest też pole do popisu tutaj dla federacji, żeby powalczyć o właśnie takie specjalne szkolenia, żeby przygotować kadrę. Też chciałabym powiedzieć, że państwo będą się musieli zmierzyć z problemem, oprócz osób niepełnosprawnych, z osobami starszymi, których będzie przybywało jako kierowców w ruchu drogowym. I też jest to pewien obszar, gdzie można wejść, prawda, ze swoją ofertą szkoleniową. Do tego trzeba, powiedzmy, też trochę popracować nad prawem. Też trzeba troszeczkę, żeby mogły to organizować i prowadzić ośrodki szkolenia kierowców właśnie, a nie jakieś specjalne ośrodki, prawda? Dlatego, że w tej chwili, z tego co mi wiadomo, to prawo nie pozwala na to, ponieważ ośrodek
w ośrodku można szkolić jedynie kandydatów na kierowców. Ale jeśli ośrodek zatrudnia instruktora, który ma uprawnienia instruktora doskonalenia techniki jazdy, to za mało. Szalenie mi przykro. Za mało, tak? Ale można, trzeba by o tym, bo nie jest to problem chwilowy, osób starszych w ogóle będzie przybywało i tutaj pewne oferty też powinny być, chociażby może też jako izby gospodarcze, może jako federacja próbować coś zrobić, dlatego że ludzie też będą potrzebowali usług transportowych, na przykład indywidualnych, myślę, że nie wystarczy, bo transport publiczny nie jest dla wszystkich dostępny i nie będzie dla wszystkich dostępny, nie będzie też wygodny dla wszystkich. Myślę, że coraz więcej już ten stereotyp, powiedzmy, emeryta biednego, którego nie stać na życie od pierwszego do pierwszego, też trochę się zaczyna zmieniać, ponieważ przybywa ludzi, którzy no, te emerytury już nie mają, tak małych tych emerytur i też mogą chcieć pewnych ofert od państwa. Oczywiście miło mi to wszystko słyszeć. Problemów mamy mnóstwo, dlatego deklaruję jak najdalej idącą sprawę w budowie fundamentów pod przyszłe szkolenie. Takim generalnym zadaniem naszym powinna być weryfikacja obecnie obowiązujących nawet nie ustaw, ale rozporządzeń ministra, które jest stosunkowo łatwo i prosto zmienić, tak żeby ułatwić życie zarówno niepełnosprawnym, jak i może starszym kierowcom, bez szkody dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. A tak a propos, nie wiem, czy państwo wiedzą, że grupa, którą mam zaszczyt reprezentować, czyli 60+, jest to grupa populacyjna w wysokości około 20% populacji, stwarza niecałe 10% wypadków drogowych. Więc należy nam, ja sobie i wszystkim moim rówieśnikom gratuluję. Młodzi koledzy, bierzcie z nas przykład. Ja chciałbym panią serdecznie podziękować za dzisiejszy udział. Udział, jak panie wiedzą, jest połączony turniej Instruktor Roku 2015, jest to 16 turniej w Bełchatowie, jak również jedno ze stowarzyszeń regionalnych, mianowicie Piotrkowskie Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów, obchodzi dzisiaj swoje 20-lecie. Także my, Federacja w dalszym ciągu ma jeszcze siłę i co najważniejsze, ma ochotę uczestniczyć we wszystkich tych wydarzeniach, które mają przede wszystkim, po pierwsze, podnieść statut zawodu instruktora, podnieść prestiż tego zawodu, bo wiele jest tu do zrobienia, ale naszym nadrzędnym celem jest dotarcie zarówno do młodzieży i wyprowadzenie, współudział w wyprowadzeniu naszego całego kraju z tego nieszczęsnego dołka, jeśli chodzi o statystyki wypadków. Jeszcze raz panią serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę jubilatom, czyli Bełchatowskiemu Stowarzyszeniu dalszych lat takiej owocnej pracy, jak również Federacji sukcesów związanych ze szkoleniem, ze zdobywaniem różnego rodzaju nowych uprawnień dla ośrodków szkolenia kierowców, a w ogóle to gratulujemy takiej imprezy, jaką jest Instruktor Roku, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważna i owocna impreza dla środowiska. Chciałbym jeszcze raz podziękować, a udział pań jest dla nas naprawdę zaszczytem i świadczy dobrze o tym, że jesteśmy może nie najważniejszym, ale jednym z wielu partnerów Instytutu. Chciałbym jednocześnie również nareszcie pań złożyć podziękowanie dla dyrektora, który zawsze życzliwie odnosił się do tego typu inicjatyw. Na panią liczymy o pomoc dydaktyczną, opracowania programów i chciałbym panią poprosić jeszcze o dwa słowa komentarza. Bardzo chętnie, dlatego że my naprawdę jesteśmy w stanie podjąć się takiego wyzwania, oczywiście we współpracy z państwem. My tutaj dysponujemy jak gdyby tym, co jest najnowsze na rynku, można powiedzieć, edukacyjnym i będziemy to chcieli wdrażać, jeśli państwo nam pomogą. Jeszcze ja też się przyłączam tutaj do gratulacji pani Dąbrowskiej dla państwa, bo to jest naprawdę już bardzo duże osiągnięcie. 20 lat i 16 instruktor, to już jest coś. Dziękuję bardzo.